Okładka mojej płyty powstała na podstawie fragmentu plakatu z lat 80. do amerykańskiego filmu, którego autorem jest plakatu, nie filmu, Maciej Woltman, polski plakacista. Ja tą okładkę znalazłam tak mniej więcej w połowie pracy nad demem drugiej płyty i znalazłam ją przez przypadek, ponieważ moi znajomi brali ślub i dostali album jako prezent, właśnie Historia polskiego plakatu. I przez ten album zaczęłam się bardziej tym interesować i wpadłam na pomysł, żeby może, skoro tak mi się to wszystko podoba, może rzeczywiście znaleźć jakiegoś plakacistę, który mi namaluje okładkę, tak właśnie na wzór jakichś starych polskich plakatów do filmów. I miałam taki plan, żeby to właśnie było od nowa namalowane rzeczywiście nie wiem, na podstawie muzyki czy coś w tym rodzaju, ale w momencie, kiedy w internecie tak przez przypadek napotknęłam się na plakat do filmu Star 80 z Marielle Hemingway i Erikiem Robertsem i zobaczyłam tą okładkę, stwierdziłam, że to jest to. I teraz pozostawało pytanie tylko, czy tak naprawdę, czy autor jeszcze żyje? To było pierwsze pytanie. Okazało się, że tak, żyje i jest nim Maciej Woltman, jest bardzo, bardzo przemiłym człowiekiem i zgodził się za darmo. Tak naprawdę, bo też drugie pytanie to było, jeżeli się zgodzi, to za ile, prawda? No i zgodził się za darmo i tak naprawdę z wielką przyjemnością, żebym jakby wykorzystała fragment tego plakatu, czyli tą twarz, na swoją okładkę. W środku są tylko rysunki i jakby wariacje na temat okładki i jest też, mam pokazywać, tak? Chwalić? Okej, okay, dobrze. Jest też książeczka, która jest autorstwem ojejku, i teraz dziewczyna nazywa się Fanny. Jest z... Skąd jest Fanny? Nie pamiętam. Ze Szwajcarii chyba? Tak mi się wydaje. Tak, jest autorką rysunków w środku i do każdej piosenki powstał jakby oddzielny rysunek odzwierciedlający w jakiś sposób piosenkę. Chcę poczuć, że rozumiesz mnie. Cześć, tu Iza Lach. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich odwiedzających wirtualną Polskę.